Cześć, heksymalista. Wskoczyłem na chwilę, bo mam w głowie takie może trzy żywe przykłady z codzienności. Teraz akurat mi się tak one napatoczyły, które fajnie przedstawią i może odpowiedzą na pytanie, dlaczego tak ciężko jest takim zupełnym świeżakom, tak nowym osobom w tym środowisku krypto po prostu nie stracić, nie? Mówi się, że w tradingu 99% osób i tak się wyczyści. W ogóle wydaje mi się, że w inwestowaniu, już pomijam fakt, że ludzie też tych definicji używają tak nierozsądnie, nie? Bo nie każdy wie, czym jest inwestowanie i tak dalej, ale już to pomijając, to po prostu jakby tak wszystko włożyć, inwestowanie, tradowanie, spekulowanie w jeden koszyk, to można by stwierdzić, że i tak większość traci, tak? Więc chcę o tym pogadać, mam fajne trzy przykłady, ale najpierw takim szybkim słowem, bo spojrzałem sobie tutaj na BlackRock, tak? Ten największy, w sumie to korporacja już międzynarodowa, największa firma, która umożliwia inwestowanie dosłownie we wszystko, w surowce, w nieruchomości, no we wszystko, prawda? Generalnie ona umożliwia dużym graczom, firmom wchodzić w rynek akcji dosłownie wszystkiego. Dotychczas wszystkiego oprócz krypto. No i czekamy tu informacje, że czekają tak na licencję na krypto. Być może już niedługo BlackRock będzie można normalnie na Nasdaqu zobaczyć Bitcoina. Ale co chciałem tutaj powiedzieć? Zobaczcie, 35 lat temu założone, ciekawe. Tu poczytałem sobie, ciekawa historia, cały zarząd też, tam się składa z 18 osób, ale to jest tutaj ciekawa tabela. Co prawda ona jest od 2005, ale zobaczcie, nie? Na przykład total assets, tak? I tutaj mamy w milionach dolarów. To nie jest jeden, to jest 1000 milionów, tak? 1000 milionów to przecież jest już miliard po polsku, nie? Więc 2005 ponad miliard, rok później już 20 miliardów, potem kilka lat później 170 miliardów. Właśnie ciekawe, że tak od 2009 tutaj w rok do roku cały czas tak było, to 200 miliardów dolarów, aż do nawet do dzisiaj. Zobaczcie, no w zeszłym roku tylko nawiasem mówiąc 117, a ich przychód tutaj roczny, no na przykład 5 tysięcy, czyli 5 miliardów zysku, nie? Ciekawe rzeczy. Do tego też dojdę na końcu, bo też mam przykład do tego tematu, ale okej, może od początku. Skąd mi to się wzięło, w ogóle to ten temat dzisiejszy, nie? Dostałem dzisiaj maila przypominającego, że kończy mi się mint Zena, tak? Na początku mintowałem tych Zenów ręcznie trochę, pewnie też jak większość, jak wszyscy, którzy byli w Zenie od początku, i mamy trochę tych Zenów takich z ręki, poszczególne adresy. I teraz pierwsza taka właśnie pułapka nowych użytkowników, no właśnie, nieznających dobrze tematu, spojrzysz na taki wykres, prawda? Do teraz ja widzę, czasami ktoś sieje taką dezinformację, że Zen ma najbrzydszy, najgorszy wykres świata, jest to coin, który dąży po prostu do zera i mimo, że już teraz jest minus 99,99%, to jeszcze tyle może spaść. No i faktycznie, patrząc na ten wykres, no on wygląda no po prostu jak totalne dno. Ale co ja się nauczyłem w krypto, w tym tutaj moim czasie, jest to kilka lat, to właśnie widzę, że to krypto i te takie różne możliwości, które się napatoczają, tak, przy pomocy różnych systemów, projektów, są często bardzo takie niestandardowe. One wykraczają poza taki szablon, taki boks, tak, że ktoś, jak tak ktoś patrzy tak tylko bardzo prostolinijnie, to po prostu może nie zauważyć, tak, że to ma wartość i że tam też jest kasa do zrobienia. Patrząc na to, no beznadziejnie, nie? Minus 99%. Ale rzeczywistość jest taka, że od początku, kiedy powstawał Zen, to był on reklamowany. Mówiliśmy o tym, łącznie z Jackiem i wszyscy my, którzy o tym nagrywaliśmy materiały, że Zen, po pierwsze jest to coin edukacyjny, tak? Czego on uczy, czego edukuje? Z mojej perspektywy to
tej właśnie oddalonej gratyfikacji, tego, żeby nie oczekiwać jak w tradingu zysku, że ty musisz coś co chwilę robić, obserwować i tak dalej. Nie, w Zenie na twoją korzyść działa po prostu czas. Czas, który tyka tik-tak każdemu z nas, tak? I czym dłużej poczekasz, czym więcej czasu upłynie, to ta wartość wyciągnięta powinna być większa. I teraz okazuje się, że na moim przykładzie, zobaczcie, mint pierwszego dnia, 3,6 dolara zapłaciłem za ten mint. Dzisiaj, tak, 255 dni temu odebrałem to za 2,1, czyli łącznie 5,7, nawet mówmy 6 dolarów, tak? Natomiast te 20 milionów, które odebrałem, to możecie zobaczyć sobie właśnie na tej grafice, jest warte, już przeszło, tak? Tu zobaczcie, Zen 5,16, czyli 32 dolary jest to warte w tej chwili. No a powtarzam, koszt jakiś tam 7, tak? Czyli z tego wynika, że jakieś na oko 400-450% zysku. I powtarzam, to jest jeden adres. Większość z nas mintowała ich znacznie więcej, tak? Więc tutaj naprawdę jest póki co, tak? Cały czas jest duży zysk, duży profit dla wszystkich tych, którzy w to wchodzili. Czyli o czym to mówiłem, że po prostu jest to taki system, który trzeba zrozumieć, trzeba w tym być, tak? Aby po prostu nauczyć się, jak to działa i zobaczyć, że tam jest po prostu potencjał. I też dzięki temu jesteśmy w stanie, no bo wiemy, że no ten, wiecie, supply Zena jest coraz większy. Tokenów ciągle dochodzi. Bardzo prawdopodobne, że tutaj jeszcze z tej ceny zejdziemy. Być może jeszcze nam jedno zero spadnie za jakiś czas. No bo teraz też na horyzoncie jest kilka fajnych wydarzeń. Wiemy, że 4 sierpnia ruszy VMPX na RC20. Potem, nie sierpnia, przepraszam, za miesiąc, lipca. Natomiast w sierpniu będzie ruszy ten okres 333 dni, gdzie nasze zeny będziemy bezpośrednio mogli wymieniać, prawda, na XN. Więc jeszcze tutaj jest też taki dodatkowy bodziec dla zena, żeby właśnie tą cenę trzymać, tak? I ten bodziec jest taki rozłożony w czasie, ale to znaczy, że przez cały, powiedzmy, rok jeszcze od dzisiaj jest duża presja na Zenie, więc tym bardziej wszyscy, którzy my zakładaliśmy te stejki, to nie były stejki, te minty, wiemy o co chodzi, na początku tam był bardzo określony czas, prawda? Tam nie mogłeś wyskoczyć 5 lat w przód. Już nie pamiętam, ale to chyba było na początku, że 100 dni, potem wskoczyło na 200-300. Dąży do tego, że teraz, w tym nadchodzącym roku, wszystkim nam pokończą się te stejki, prawda, te minty. I podejrzewam, że każdy z nas wyniesie z tego korzyść, tak? Nie spodziewam się, aby to... Nie widzę takiej opcji, żeby to tak nam zjechało, że nagle okaże się, że po prostu jest to nieopłacalne. I ja wiem, mówię to oczywiście ze świadomością tego, że na przełomie lutego i marca 2024 też no, będzie ten największy zrzut. Tam te wszystkie NFT-ki będą wyplute, ale i tak uważam, że też po prostu patrząc na kapitał zainwestowany jako na inwestycję właśnie, to uważam, że ona będzie i tak na plus. Teraz idąc dalej, kolejna rzecz to jest, tu się odniosę przy okazji, bo kolega napisał mi tutaj ciekawy komentarz i do tego to mi się przyda, żeby ten przykład właśnie wam przytoczyć. Wrzuciłem tą grafikę. Tak w ogóle to słuchajcie, mam nadzieję, że zauważyliście. Mi się włączył taki trochę wakacyjny klimat już i ja ostatnio sobie no, żartuję nieraz, nie dwa. Ten cały wątek z BNB, z tym moim shortem, to jest taki short naprawdę tylko tak naprawdę... Powiedziałbym pod to, żeby po prostu te heksy wysłać to, co powiedziałem. Dla mnie to już nie ma żadnej takiej innej wartości w głowie. Jak najbardziej cieszę się z tego, co widzę tutaj, tak? Z tej oto rakiety, też właśnie jak wskoczyłem na CoinDeska,
tutaj też zobaczcie, lecimy prosto w kosmos i mnie to bardzo cieszy, tak? Bo jak najbardziej wszyscy czekamy na te wzrosty i no i właśnie to się mocno łączy z tym, co chcę powiedzieć, ale dajcie mi ten komentarz, czy on tutaj się właduje, czy nie. Gdzie to jest? Jest. Kolega Weiwei, czy jak to przeczytać, przepraszam, nie wiem. Pozdrowienia, bo kojarzę cię, jesteś z nami długo tutaj w naszym środowisku zenowym i napisałeś taką rzecz, że przyznam się, że zasugerowałem się tym ostatnim postem i strata 10% zaakceptowana. No cóż, ja kliknąłem, więc moja wina. Uczę się braku sugerowania innymi, ale czasem pokusa jest silniejsza. To jest dobry post i to, co teraz powiem, nie odbierz tego personalnie, proszę, bo to nie chodzi o nic personalnego. Ale właśnie, zdaję sobie sprawę, że będąc twórcą, kiedy coś tworzę, no, obciążamy się pewną taką odpowiedzialnością, chociaż my powtarzamy, ja powtarzam też, to jest mój dziennik i tak dalej, tylko moje zagrania, moje przemyślenia, no to wiem, że jednak każdy ogląda kogoś i w jakiś sposób no, uczy się, tak, lub szuka tych informacji, które może jakoś wykorzystać. Ale ja też oglądam inne osoby i też czasami mam z tym problem. To nie jest tak, że jak ja coś nagrywam, to już nie mam tego problemu. Że właśnie czasami podążamy za tym, co ktoś napisał, przedstawił i tak dalej. Ale to jest mega... Wydaje mi się, że mega niebezpieczna rzecz, więc ja tylko chcę może tak to powiedzieć, że właśnie świeże osoby popełniają ten błąd, że za mocno sugerują się ruchami innych osób, tak? To, że ja wrzucam, no i szczególnie no, w tym przykładzie, to był żart z mojej strony z tym tutaj w ogóle short na tym BNB, tak żartobliwie o tym mówię, ja go trzymam i ja dalej spodziewam się, że być może on się zrealizuje, tak? Ale to dla mnie ma tak małą wagę. To nie jest to, że... No widzicie, narysowałem tutaj dwie kreski, napisałem wam, że tutaj fantastyczny rysunek, miałem piątkę z plastyki, więc to musi to już nam zejść. Oczywiście nie musi. Na tą chwilę tak samo prawdopodobne widzę 300, jak i 200. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie będę wyląduje. Widzę, że CZ robi świetną robotę, dobrze wybrania tą giełdę, więc to jest naprawdę super wiadomość, ale po prostu spróbujcie. Nie chodzi tylko o tych, co... Nie chodzi mi tylko o osoby, które na mnie patrzą, ale w ogóle, jeżeli oglądacie innych youtuberów, inne kanały, jest dużo kanałów takich bardziej specjalistycznych niż mój, ja sobie gadam, o co tam mam w głowie, ale niektórzy tak bardzo technicznie przekazują tą informację, także naprawdę chcę się wierzyć, że oni są przekonani o tym, co mówią. No pomijam, że część z nich tak celowo prowadzi swój kanał, no bo jakby ma na celu zarobić na tej swojej wiedzy, tak? Chce wzbudzić to zaufanie, żeby ktoś ich śledził, to jest ich cel. Okej, no ale właśnie musisz jakby zauważyć, czy ta osoba i tak rozgraniczyć, czy ta osoba to mówi tak bardziej rozrywkowo i mogę na to spojrzeć, tak? Mogę o tym pomyśleć, ale mam dystans. Czy patrzę na kogoś, kto rysuje mi tu wykresy, 15 różnych wskaźników, no i widzimy, że on jest bardziej techniczny, prawdopodobnie jego podejście jest bardziej takie analityczne i być może to lepiej do nas trafia, więc może ja chcę na tym oprzeć mój ruch, ale dalej zrób to tak, żeby to był twój ruch, żebyś to ty wiedział, co ty robisz, dlaczego. Ja już mówiłem o tym kiedyś, bardzo na początku mi to fajnie działało, taka dla mnie to była mocna rzecz, że nawet jak obejrzałem coś, stwierdziłem, ok, to ma sens, to potem włącz sobie TradingView i sam własnoręcznie rozrysuj te kreski swoją ręką, żebyś to ty zrobił, ty poczuł, że patrz, tu, tam i tam, tu coś się może wydarzyć, pod to chcę spróbować zagrać, nawet jak to się nie uda, to był to mój ruch, to jest moja decyzja, mój wybór i nie będę miał takiej wewnętrznej takiej czy to pretensji, czy rozczarowania, że ktoś źle mnie pokierował, prawda, no bo to jest najgorsze. Ty musisz wiedzieć, że to, co robisz, robisz to ty
dla siebie i bierze za to pełną odpowiedzialność. Jest jeszcze mam taki trzeci przykład. Trzeci przykład to jest w odniesieniu do tych informacji, które teraz wypływają. No bo zobaczcie, właśnie, nagle słyszymy, że BlackRock chce mieć ETF-a na Bitcoinie. Nagle słyszymy, to jest tylko w ciągu 3 dni, że Deutsche Bank, że inne banki, nagle 5 banków chce mieć oferty kryptowalutowe dla swoich klientów. Nagle słyszymy, że PayPal, największy dostawca transakcji, prawda, tym Swiftem, chce też coś tam z krypto robić. I to jest, powiedziałbym, trochę pułapka, tak, a trochę szansa, nie? I też musisz to zrozumieć. Przede wszystkim to, jeżeli wypływa tak dużo pozytywnych informacji w tak krótkim czasie, to po pierwsze, ja myślę, że jest to manipulacja, że ktoś to, no, że to nie jest przypadek. To nie oznacza, że skoro jest to manipulacja, to ja muszę się ustawić odwrotnie do rynku. Teraz muszę zjechać, bo oni to wyrzucili do góry, żeby tylko zrzucić. Tak nie myślę, bo to rzeczywiście może być coś więcej w tym, nie? To może być, wiecie, manipulacja, ale mająca na celu nam wyrzucenie Bitcoina na jeszcze wyższe poziomy. Ja w ogóle uważam, że tradowanie takiej sytuacji jest bardzo niebezpieczne, no bo tak naprawdę nie wiemy, co teraz się wydarzy, no nikt tego nie wie, więc ja też teraz na spocie sobie dokupuję bitcoiny, ale nie staram się tego wykorzystywać tak typowo tradersko. Z BNB, ok, postąpiłem inaczej, ale to był inny przykład, ponieważ na BNB, no po prostu SEC pozywa, to w mojej głowie ja tylko widziałem dół, tak? No być może bym się pomylił, ale na szczęście nie. No i stało się, jak się stało, nie? Ale do czego zmierzałem, że jeżeli mamy nagle występ informacji, to musimy być po pierwsze bardzo ostrożni, nie wchodzić na FOMO, że okej, to już musi polecieć na teraz na 40, na 50, bo nie musi. I tak samo teraz to nie musi spaść. To, żeby strzeliło tyle teraz, chyba dzisiaj 15%, to też nie oznacza, że musi zawrócić. Więc i ostrożny z longiem, i z shortem. W takiej sytuacji jak teraz, to moim zdaniem jest po prostu beznadziejna sytuacja na otwieranie czegokolwiek. Po prostu bym patrzał, czekał, nic bym nie robił. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, że dla rynku, wiecie, jest to powiedzenie buy the rumors and sell the news. I to jest bardzo silne powiedzenie, bo inwestorzy karmią się tym, to jest po prostu pożywka, tak? Jest jakaś informacja, to jest pożywka, nie musi dojść do skutku. Samo to, że teraz ten BlackRock wystąpił o tą licencję, to już jest ogromne tutaj pole do pompy. Nawet jeżeli ta licencja im nie będzie przyznana, to i tak spodziewam się, że Bitcoin nie wróci na nowe tutaj, że jeszcze niżej niż jakby przed tą informacją. Bo samo to, że właśnie widzimy, że są zainteresowani tym i nawet, że te licencje nie dostaną, to moim, tak sobie to wyobrażam, i tak dodaje pewną wartość do ceny Bitcoina, że już jego wartość jest wyceniana, będzie wyżej, tak? Że sam fakt, że ten BlackRock chciał tą licencję, czy dostanie? Bardzo ciekaw jestem. W przeszłości SEC odrzucał tego typu prośby, no ale BlackRock są najwięksi. A jak wiemy, ręka rękę myje i tam też myślę, że każdy pod stołem sobie właśnie rękę podaje. No nie każdy, ale ci najważniejsi. Dlatego jestem mega ciekawy. I jeżeli to im przyklepią, no faktycznie może być to tutaj bodziec bardzo, bardzo pozytywny, ale to wszystko jest, wiadomo, do obserwacji i tak dalej. Tak w ogóle może bym podsumował te trzy rzeczy w taką jedną, w ten sposób, że generalnie najczęściej tracimy nasze pieniądze w tej naszej aktywności. Mówię aktywność, mam na myśli to i trading, i inwestowanie, to wszystko. Każdą aktywność, którą właśnie, gdzie opiera się o kryptowaluty, to tracimy, jeżeli zbyt często zmieniamy nasze nastawienie, nasz kierunek, jak patrzymy na za krótkie ramy czasowe, no to właśnie, to chyba jest kropka. Chyba nic nie muszę więcej dodawać, bo tak naprawdę czym dłuższe ramy sobie ustalisz, czym mniejsze oczekiwania określisz krótkoterminowe, bo jeżeli ty myślisz, że ja teraz tu chcę wskoczyć w Bitcoina na dźwigni, bo wiem, że pójdzie mi tam, ja tam wyciągnę 3 razy więcej, no to nie jest droga.
to jest gambling i to się może udać, ale to nie jest droga, którą ja bym chciał też tu promować. Ja też wiem, że często wykonuję ruchy, które są bardzo zaawansowane. No właśnie, bo tego nie powiedziałem, a to jest w odniesieniu do tego przykładu numer dwa, do śledzenia czyichś ruchów, że to, że ktoś wrzuca ci jedno zdjęcie i coś tam napisze, to dlaczego jeszcze nie powinieneś go śledzić? No bo ty nie wiesz, co siedzi mu w głowie, nie wiesz, jaki on ma kapitał, jaką częścią kapitału inwestuje, jak jest przygotowany, co zrobi, jak cena pójdzie w inną stronę. A to wszystko jest niesamowicie istotne, no, dla tej sprawy, dla tego trade'a, prawda? I dlatego, wiesz, ja też czasami pokazuję różne takie trady, co wyglądają banalnie, że tak tu narysowałem trzy kreski i stwierdziłem, tu musi odbić, o nie odbiło, to teraz co? No nic, ja wiem, co ja zrobię. Rozumiecie, o co chodzi? I każdy z was musi mieć ten plan. Ja nieraz powtarzałem o tym, żeby w tradingu inwestujemy drobną część. Jak w pokerze gramy drobną częścią naszego kapitału, nie wchodzimy na stół z wszystkim, czym mamy. Tak samo tu. To są takie podstawy, o których niby każdy wie, ale często zapominamy lub też po prostu gdzieś tam czujemy to, że chcemy ponieść większe ryzyko, no bo chcielibyśmy więcej wyciągnąć. Ja wiem o tym, ja sobie zdaję sprawę, że jak masz, niech będzie tam nawet, nie wiem, 10 tysięcy złotych i jak masz to wrzucić w Bitcoina z taką nadzieją, że no bo w hoście będzie razy 3, no to się trochę nie chce, no bo myślisz, kurczę, no to jest trochę... W sensie, no, to się wydaje mało atrakcyjne, więc szukamy innych alternatyw, ale czasami, jeżeli nie masz dość wiedzy i przygotowania, to te alternatywy i tak doprowadzą do tego, że będziesz miał gorszy rezultat. Też ostatnio ktoś gdzieś napisał, czytałem o tym, że Bitcoin długoterminowo robi lepsze rezultaty niż wszystkie, słuchajcie, te... nawet te moon coiny, takie jak nawet tak Hex, co poszło na księżyc, w długiej perspektywie, tak? Po prostu chodzi o to, że te coiny, te inne, one mogą mieć takie spajki niesamowite, nawet jak Hex, ale one są krótkotrwałe, tam jest ciężko złapać, ciężko wyjść, no jak w stake'u jesteś, to tym bardziej, i potem to spada drastycznie na glebę i najczęściej już się nie podnosi. Większość tych takich coinów, które miały hype'y, niestety już się nie podnosi. A Bitcoin, prawda, leci jak leci, ale cały czas jednak w górę od swojego istnienia, zaistnienia. Dlatego się mówi, to jest prawda, tak to się wydaje jak, ale rzeczywiście Bitcoin jest najważniejszy, jest takim najbezpieczniejszym i najbardziej pewnym zarobkiem, jeżeli chodzi o krypto. Dlatego też uważam, tak samo jak szacunek i pozdrowienia dla X grosza, który nieraz powtarzał, usłyszałem, jeden Bitcoin to jest jakby, to powinien być cel number one. I ja też tak uważam, jak najbardziej. Jeden Bitcoin to każdy, kto jeszcze go nie ma, powinien mieć w głowie, że wszystko, co robię, czy inwestuję w to, tamto, czy inni, czy coś innego, to robię po to, aby zakumulować jednego Bitcoina. Jak go już masz na portfelu, takiego, że nie tradujesz, nie ruszasz go, to wówczas możesz przeskoczyć na inne cele, bo masz tą bazę, tą taką, ten gwarant, to poczucie bezpieczeństwa pewne. No chociaż wiemy, no Bitcoin dzisiaj 100 tysięcy złotych czy 120, to też nie jest wielkie poczucie bezpieczeństwa w tych czasach. No wiemy, ile to jest teraz 100 tysięcy. Nawet nie jest to samochód dobry. Ale jednak mamy tą perspektywę, że a być może Bitcoin zrobi, może nie milion dolarów, ale milion złotych, myślę, że może zrobić za ładnych parę lat, nie? Więc jakby wiesz, że masz to bita, jak się uda, jak będzie adopcja, a to być może bańka PLN-ów tam w krzakach zakopana będzie leżała, prawda? Fajne uczucie, ja uważam, że świetne. Jak ja pierwszego bita sobie kupiłem, no to naprawdę, chociaż miałem trochę inną sytuację, ale... No ale co by nie było, jak bit jest, no to czuję się naprawdę z tym spoko. No, więc to myślę tyle w tych trzech tematach. Rozgadałem się i prawdopodobnie rozjechałem też w tym, co mówię, ale niech jest tak jest. Kolejna rzecz, na sam koniec może już, bo wydaje mi się, że gadam za długo, to jeszcze odpowiem na pytanie, poczekajcie. Profil...
Okej. Okay. W sprawie tej oto gry. W sprawie tej gry, tak? I tutaj widziałem komentarz od kolegi. Kolega napisał taką rzecz, że... No bo, okej, od początku. Wrzuciłem wam to zdjęcie, że tutaj już jest w lobby dodany turniej Kryptowilki. Jest tu też opisane wszystko, wszystkie szczegóły, a kolega zapytał tutaj, no widać, że nie wie, o co chodzi. Napisał, czy ile potrzeba wpisowego, czy 30, czy 60. Tam dalej, że jestem lejkiem w takich wpisowych, coś tam. Dalej nie rozumiem 100%. Okej, więc wiecie co? No właśnie, bo zdałem sobie sprawę, że... No właśnie, to jest też taka ciekawa lekcja, że jak coś robimy, jak mamy coś ugruntowane bardzo mocno, to tak też spoglądamy na innych, dziwimy się, kiedy ktoś tego nie wie, prawda? No, a dla kogoś ktoś coś faktycznie może być zupełną nowością, taką absolutną. Więc słuchajcie, kilka słów. Jak kogoś interesuje, to jeszcze zostańcie, jak nie, to już możecie zakończyć ten materiał, bo teraz będzie kilka słów tylko w temacie pokera, o którym to, którego to bardzo lubię. I więc, dla osób, które nie wiedzą nic, prawda, to zobaczcie. Temat jest taki, jest turniej, dla przykładu ten oto turniej, tak? W turnieju jest określone wpisowe, w tym przypadku jest to $11. O, poczekajcie, muszę zobaczyć, co pisze żona. Okej, okay, mogę jeszcze być. $11. Ten dolar tak naprawdę to jest, słuchajcie, prowizja dla roomu, tak? To się wydaje, no to jest bardzo dużo, 10%. Z tego co wiem, to czym wyższe wpisowe, tym prowizja jest mniejsza. Też tam są takie systemy rakeback, że czym dłużej grasz, to ci oddają część w różnej formie. Więc jak ktoś gra regularnie, to jest dużo niższy rakeback, to znaczy ta prowizja jest niższa, bo ci część oddają, ale nieważne. Na ten przykład uznajmy, że wchodząc w taki turniej dla przykładu, ponosisz właśnie koszt 11, ale dolar idzie dla roomu jako opłata serwisowa, 10 to jest twoje wpisowe do turnieju. I teraz, w tym konkretnym przykładzie, tutaj GG zrobiło fajny ukłon, że dodało pulę gwarantowaną. Tego nie musieli zrobić, ale wrzucili 500, tutaj jest 500 dolców, że... Tyle jest pula gwarantowana. Nie może być niższa. To jest bardzo ważne i ciekawe, bo jest takie coś właśnie, jak nazywa się overlay. I w turniejach overlay to sytuacja, kiedy room daje jakąś pulę gwarantowaną, jak tu 500 dolców, no to zobaczcie, łatwo to pomnożyć, że skoro każdy gracz wpłaca po 10, no to musi być ich 50, żeby pula gwarantowana była osiągnięta. Potem, jak będzie więcej graczy, no to ona będzie rosła, prawda? Będzie 51 graczy, to będzie 510 i tak będzie szło do góry. Ale overlay to sytuacja, kiedy jest na tyle mało graczy, że pula gwarantowana nie została osiągnięta nawet. I to jest sytuacja bardzo korzystna właśnie dla tych graczy w tym turnieju. Jak czasami, wiem, że niektórzy tak specjalnie szukają takich gier, gdzie właśnie jest taka sytuacja, bo to jest po prostu ekstra korzyść dla tych, którzy biorą w tym udział. No bo spójrzcie, w tym przykładzie. No i w ogóle, w takim turnieju, to jest chyba napisane gdzieś tutaj, tak, minimalna ilość graczy musi być 8 graczy. I załóżmy, że będzie tylko 8 graczy, więc łączne wpisowe, które oni ponieśli, to będzie 80 dolców. Natomiast będą walczyć o 500. Więc w tym przykładzie byłoby to no, dla nich fantastyczna sytuacja. Ja tutaj oczywiście nie mam pojęcia, ile w tym turnieju osób się zarejestruje, ale wam mówię, jak to wygląda. Właśnie w tej chwili chcę chwilę jeszcze pogadać o tym dla osób takich zupełnie świeżaków, nie wiedzących nic, z czym się je taki turniej. Więc to była kwestia wpisowego. Płacisz 10 i zależnie od ilości graczy rośnie sobie pula. Dla przykładu będzie graczy, tak sobie strzelę, że będzie 100. Na jednym stole może być 8, więc będzie odpowiednio więcej stołów jednocześnie.
też z tym, jak gracze odpadają, to stoły się kurczą, czyli znikają, bo to jest wiadomo, oprogramowanie, tak? Tak samo w grze na żywo, jak turniej progresuje, to z czasem przychodzi do ciebie dyrektor i cię przenosi do innego stołu, bo ci mówi, ten stół zostaje zlikwidowany, prawda? No bo logiczne jest, że ich musi być coraz mniej, bo dążysz do tego, aż na końcu pozostanie jeden stół finałowy, prawda? No więc, załóżmy, że jest 100 graczy i w tym przypadku taka pula, nieważne jaka ona jest dzielona przez, no i właśnie, teraz tu nie widzę, bo musiałbym przejść w tą zakładkę, a to jest zdjęcie, ale jak tu wchodzisz w strukturę, czy też w pulę nagród, to widzisz, ile miejsc płatnych jest. Zazwyczaj jest to kilkanaście, tak bym powiedział, 12 miejsc. Czyli na przykład na 100 graczy, 12 od góry będzie w kasie, prawda? I wiadomo, pierwszy wygra najwięcej, drugi troszkę mniej i tak dalej. Zazwyczaj jest tak, że miejsce to najgorzej płatne, czyli w tym przykładzie byłoby to 12, to i tak jest plus minus dwukrotność wpisowego, ok? Czyli generalnie każdy z graczy, kiedy dotrwa do miejsc płatnych, to już wie, że plus minus oczywiście, ale co najmniej podwoił swój wkład. Myślę, że mam nadzieję, że to Wam trochę wyjaśnia, ale zobaczmy dalej, co tu jeszcze jest napisane. Stack początkowy jest tyle żetonów, 20 tysięcy, czyli 400 big blindów, spoko. Ten turniej jest w formie progresywny bounty. Okej, to jest taka rzecz dosyć, to jest super sprawa, to jest w ogóle moja ulubiona forma. Okej, no spróbuję Wam to wytłumaczyć. To jest bardzo proste, jak już grasz. Nie wiem, jak mi teraz to pójdzie, to tłumaczenie. No bo słuchajcie, wpisowe jest podzielone na dwie części. Widzicie, 5 i 5. 5 idzie do tej puli regularnej nagród, czyli do tego właśnie, co mówiłem przed chwilą. W tym przykładzie 12 miejsc, prawda? To te miejsca, te kwoty, tak, biorą się z tej pierwszej piątki. Ta druga piątka, ona będzie jakby wisiała nad głową gracza. Czyli, że jak ty jesteś przy stole, to masz nad sobą właśnie, nawet nie piątkę, tylko 2,5 tak naprawdę. Zaraz też powiem dlaczego. O, to jest napisane tutaj. Progresywne bounty wysokości minimum 2,5 będą przyznane za każdą eliminację. Czyli nad twoją głową jest 2,5 dolca. Jak ktoś cię wyeliminuje, on to zgarnia. 2,5 trafia od razu na jego konto, a 2,5 dodaje się do jego puli, czyli już on będzie miał nie 2,5, a 5, tak? I jak ktoś inny później go wyeliminuje, to już zgarnia 5 i tak dalej, czyli to też jest super element i dodaje fajnej takiej dynamiki w grze, bo po prostu z biegiem czasu nad graczami, tak potocznie mówiąc, wisi jeszcze taka nagroda bounty, więc dodatkowo masz ochotę kogoś wyrzucić, jak widzisz, że ma dużą bounty nad głową, bo chcesz to zwyczajnie zgarnąć. I też dzięki temu są takie sytuacje, że na przykład nie musisz dojść wcale do miejsc płatnych, a i tak możesz coś wygrać, a czasami nawet więcej niż za to ostatnie płatne miejsce. Czasami jest tak, że wyeliminujesz kilka graczy, a potem odpadniesz przed miejscami płatnymi, a i tak wygrałeś łącznie więcej, niż gdybyś zajął na przykład miejsce to ostatnie płatne, to jedno z tych gorszych płatnych. Wiecie, o co chodzi. Okej, idźmy dalej. Jackpot tutaj nie ma. Rozpoczęcie turnieju to wiadomo. To jest ciekawe, szacowany czas trwania. Tutaj jest obliczone na podstawie statystyki, że taki turniej, bo to jest formuła turbo, czyli dosyć szybki, on tak plus minus trwa 4 godziny od początku do zakończenia. Też to ciekawe, że przez 2 godziny jest faza późnej rejestracji, tak? Czyli że przez 2 godziny możesz dojść do turnieju, nie musisz być, tak jest zawsze, zawsze jest ta faza właśnie późnej rejestracji, że w tym czasie można dołączyć. To też się wiąże z pewnymi strategiami. Z jednej strony najlepiej dołączyć jak najwcześniej, bo czym wcześniej dołączysz, tym masz więcej pola do gry, tak? Ponieważ blindy są mniejsze, ponieważ więcej kart możesz po prostu zobaczyć w tym czasie, ale też niektórzy grają w inny sposób, rejestrują się na sam koniec,
ostatnie minuty, kiedy blindy są bardzo wysokie, kiedy już tak naprawdę nie ma dużo miejsca na, tutaj na myślenie, tylko musisz z pierwszą lepszą, w miarę dobrą kartą po prostu wchodzić all in, bo jest to część strategii, że albo się podwoję, szybko się podwoję i potem już mam znowu miejsce do gry, a turniej już jest w takiej bardziej zaawansowanej fazie, czyli w pewien sposób oszczędzam trochę czasu, tak? No bo ta faza początkowa często jest mało dynamiczna, no ktoś powie nawet nudna, tam się no mniej dzieje, bo nie ma tego takiego nacisku, aby coś się działo. Z czasem jest większy nacisk, no bo gracze widzą, że okej, wiesz, nawet jak nie gram, to mi ubywa żetonów, no bo część będziesz dodawał do puli za każdym razem, czy bierzesz udział, czy nie. Więc w końcu jest taka sytuacja, że mówisz, no muszę już grać, prawda? No to jest, gdyby tego nie było, no to turniej trwałby, nie wiem, miesiąc, prawda? Właśnie po to jest ten tak zwany ante, czyli ta część, którą płacisz przy każdej ręce, nawet jeżeli nie grasz. Tu jest ciekawa informacja, re-entry, czyli nielimitowane ponowne wejścia do gry. Co to oznacza? Że w tym czasie wczesnej, w tym czasie tej rejestracji, w tych 2 godzinach, możesz, jak zagrasz all-in, to się sprawdzi, stracisz wszystkie żetony, to możesz jeszcze raz po prostu wejść, ponownie płacisz 10, tyle co trzeba, i zaczynasz ponownie z tym stakiem początkowym 20 tysięcy. I jest to nielimitowane ilość razy. To jest też spoko, no bo nie raz, nie dwa widziałem takie sytuacje, że ktoś na przykład bardzo szybko odpadł, ale stwierdza, kurczę, no chcę jeszcze pograć, no mam czas, mam chęci, no odpadłem, no czemu nie, tak? No to wchodzę ponownie. Nawet czasami trzeci i czwarty i piąty raz w ten sam turniej. Wiadomo, to zależy od chęci tej osoby. Oczywiście, że każde kolejne wejście, no w pewien sposób zmniejsza opłacalność twojej tej gry, no bo pamiętaj, że wiesz, to co powiedziałem, dla przykładu 100 graczy, 12 miejsc płatnych, to miejsce 12 zapłaci ci na przykład dwukrotność wpisowego, czyli 20 dolców, dla przykładu, no a jak ty wszedłeś w ten turniej 5 razy na początku, bo 5 razy przegrałeś i wkupywałeś się od nowa, no to już poniosłeś 50 dolców wpisowego. Więc mimo, że jesteś w miejscach płatnych, to jeszcze jest ryzyko, że możesz odpaść na minus. Musisz dojść jeszcze wyżej w tych miejscach płatnych. Ale co chciałem powiedzieć, to że już nieraz widziałem takie sytuacje, jak ktoś właśnie wchodził kilka razy, a potem nawet zajmował pierwsze miejsce. To się śmiesznie patrzy. To się zdarza ciągle, bo to nie jest nic niesamowitego. Ale dosyć śmiesznie to wygląda. Czyli generalnie od ilości graczy, którzy się zarejestrują, będzie zależało ile, jaka będzie pula nagród. Być może nawet będzie overlay, czyli to room dołoży ze swojej kieszeni. Kto wie, zobaczymy. Turniejów można nawet grać kilka jednocześnie. To jest jeden turniej, ale generalnie to gracze w pokera profesjonalni online, no to grają tych turniejów wiele jednocześnie. Ty możesz odpalić. Na Starsach było nawet 24 okna mogło się tworzyć i to brzmi absurdalnie, ale uwierzcie mi, że były przypadki, sam znam, grali tyle turniejów jednocześnie. To zależy jaki format, bo tam były różne formaty, potem był Zoom i tak dalej. Są formaty takie, że jest łatwiej grać dużo naraz, tak? Więc to brzmi jakby jak abstrakcja, ale rzeczywiście można grać. Z mojego doświadczenia, grając turnieje takie jak właśnie MTT, że gdzie jest wiele graczy, jeszcze jak struktura jest na przykład taka, no nie turbo, gdzie on wolniej postępuje, to bez problemu można ogarnąć 4-6, bez problemu, naprawdę. Jak masz tylko dość miejsca na monitorze, żeby to porozkładać, to bez problemu tak można ogarnąć. Dobra, mam nadzieję, że to było takie. Wiem, że dla części z Was w ogóle powiedziałem Wam, wyłączcie to, jeżeli Was to nie interesuje, ale wydaje mi się, że tutaj dla kolegi, który zapytał i dla może innych osób, które są zupełnie niezeznane z pokerem, może być to w jakiś sposób przydatne. Dobra. Więc co, jeszcze raz spojrzymy na bitek, ile w ogóle stoi to, czy ten wykres jest, czy on się mi zawiesił?
Nie mam internetu czy co, bo stoi chyba od pół godziny. 30, 250. Ok, odświeżył. O, jest równe 30. Ok, czyli mały, mały zjazd. Dobra, wydaje mi się, że jeszcze miałem coś w głowie, ale prawdopodobnie poruszę to jutro, bo już chyba mówię z 30 minut albo dłużej. Ten projekt, no właśnie, ten projekt Hex przez CH. A tam od twórców Maximusa, pewnie część z Was to kojarzy. Ciekawy też temat, no też o tym wspomnę pewnie jutro, jeżeli będę miał czas. Dobra, dzięki, Heksymalista, do usłyszenia innym razem, cześć.